Witajcie, tutaj Szymon, czyli założyciel trybu w Fortnite, korporacja Wąchoczk. I w tym filmie przedstawię Wam nadchodzące rzeczy, nadchodzącej aktualizacji do 4. sezonu korporacji Wąchoczk. Więc pierwszą rzeczą, która zostanie wprowadzona w tej aktualizacji, to będzie naprawienie wszelkich błędów, takich jak latanie, czy na przykład nieskończony automat z pieniędzmi, więc to będzie jako pierwsza rzecz, która zostanie zmieniona w nadchodzącej aktualizacji. Kolejną rzeczą, która zostanie wprowadzona, to wygląd mapy, czyli na przykład szczeliny jak w tamtych sezonach, które się pojawiały, czy na przykład jak w 3. sezonie korporacji Wąchoczk. Drzewa jakieś, kamienie będą, na przykład będą to właśnie szczeliny, które będą nas gdzieś teleportować, no i wiele, wiele innych rzeczy dekoracyjnych. Kolejną rzeczą w tej aktualizacji to chyba będzie najważniejsza zmiana w tym sezonie, ponieważ zostanie on utrudniony, bo jak wiecie, był za łatwy i dlatego zostaną wyłączone wszelkie rzeczy do leczenia HP czy osłony. Będziemy startować ze 100 punktami życia i 50 punktami ochrony, dzięki czemu tryb będzie utrudniony. Kolejną oraz ostatnią zmianą w tym sezonie to będzie coś fajnego, może nie najważniejsza zmiana w tym sezonie, ale według mnie fajna rzecz, która będzie na podobiznie 1. sezonu korporacji Wąchoczk. Nie chcę Wam jeszcze zdradzać, co to będzie, ale na pewno możecie czekać i mogę Wam zapewnić, że będzie to na pewno fajne. I na tym kończymy to omówienie tej nadchodzącej aktualizacji do 4. sezonu korporacji. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta aktualizacja, jak wejdzie. No i do zobaczenia w 5. sezonie korporacji Wąchoczk.